Z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szachmistrz Kalisza. W dzisiejszym nagraniu chciałbym odpowiedzieć na takie bardzo istotne pytanie, jak wygrywać w szachach i co robić, żeby takie właśnie zwycięstwa osiągać. Jeżeli liczysz, że tutaj w tym nagraniu pokażę jakieś magiczne ruchy, które nie spotyka się w żadnych podręcznikach szachowych, albo pokażę jakieś pułapki czy kontynuacje, które zawsze dają wygraną, no to możesz zamknąć ten film. No tutaj takich sztuczek nie będzie. Ja pokażę ogólnie taki system, który stosuję oraz który polecam swoim uczniom, no do tego, żeby właśnie osiągać zwycięstwa w szachach. Moje dzisiejsze nagranie podzieliłem na dwie takie części. Pierwsza część jest taka ogólna, a druga jest taka czysto szachowa, techniczna, w której dam wskazówki właśnie, co należy robić, żeby wygrywać partię szachową. Warto dotrwać do samego końca tego nagrania, ponieważ na końcu pojawią się też rady od arcymistrza, jednego z czołowych arcymistrzów Polski, który właśnie podpowiada właśnie, jak grać, żeby wygrywać. Także zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego nagrania. Część ogólna. 5 takich ważnych rzeczy, które uważam, że są bardzo istotne w graniu w szachy i które po prostu pomagają w wygrywaniu partii szachowych. Pierwsza rzecz taka w sumie oczywista, można powiedzieć, że trywialna i nie wymyślę tutaj nic oryginalnego, jeżeli powiem, że po prostu musisz lubić grać w szachy. Jeżeli widzę czasami właśnie rodziców, którzy przyprowadzają dzieciaki, no i te dzieciaki faktycznie mają taki błysk w oku, tak, które widać, że to dziecko chce grać w szachy, samo gdzieś tam bardzo interesuje się tą dyscypliną, no to wiem, że z takiego dziecka coś będzie. Czasami się jednak zdarzają tacy rodzice, którzy przyprowadzają dzieci na zajęcia szachowe, no i widać, że to dziecko jest takie przymuszane, że w sumie to nie sprawia mu żadnej radości, no to tutaj no myślę, że żadnych sukcesów po prostu nie będzie. No to jest takie na zasadzie odklepać, no nie podoba mi się to, no ale to są jakieś zajęcia dodatkowe, no i muszę w nich wziąć udział, żeby po prostu rodzic był ze mnie zadowolony. Także no musisz po prostu lubić grać w szachy. Dlaczego na przykład ja potrafię przez cały dzień uczyć, sam grać w szachy, czy uczyć sam siebie? Po prostu bardzo to lubię, tak? Jeżeli na przykład mój dzień rozpoczyna się gdzieś tam od godziny 11, wtedy dopiero zaczynam zajęcia gdzieś tam w szkołach i przedszkolach, a czasami kończy się nawet o 20, no i tam przemieszczam się z jednego miejsca na miejsce, no to no, powinienem być po prostu zmęczony tym całym dniem i tak dalej, ale wcale tak nie jest, bo po prostu lubię to, co robię, lubię grać w szachy i po prostu sprawia mi to przyjemność. Lubienie szachów to jedno, ale myślę, że zdecydowanie ważniejsza jest wiedza szachowa. No ja miałem trenerów szachowych, którzy właśnie zaszczepili mi tą miłość do szachów, ale nigdy nie miałem takiego trenera indywidualnego, który właśnie wskazywał mi, co mam robić, żeby wygrać. Dlatego tutaj podzielę się z Tobą no, taką wiedzą, jak po prostu mi udało się dojść do sukcesu. Ja bardzo dużo czytałem książek szachowych. Jedną z moich pierwszych książek szachowych był Mój system Niemcowicza. Tutaj mamy Mój system. I Mój system w praktyce. Pamiętam, że właśnie wuja kupił mi taką książkę, taka dosyć gruba, mnóstwo błędów w tej książce, ale właśnie przeglądałem sobie taką książeczkę, patrzyłem, co tam jak ci mistrzowie po prostu grają. Także też uczyłem się takiej szachowej klasyki, tak? Wielu trenerów właśnie mówi, że żeby właśnie nauczyć się takich solidnych podstaw, to trzeba się jednak śledzić partię mistrzów świata, tak? Laskera, Capablanca, Euwe, Tala. Także takich mistrzów, którzy po prostu no, osiągnęli ten sukces w szachy. Także Mój system, bardzo ciekawe opracowanie. I druga taka książka, z której też często korzystałem. Jest to książka, którą no, pewnie będzie ciężko już dostać w sklepach szachowych. Jest to książka Lekcje szachowej strategii Olega Czebotariewa. I być może z tego względu, że to właśnie były jedne z takich moich pierwszych książek, które przeczytałem, to właśnie wytworzył się taki mój styl, taki bardziej strategiczny, bardziej spokojny, oparty właśnie na takim bardziej zrozumieniu pozycji niż na taktyce. Jeszcze jedną książkę, którą polecam. To już jest nowsza książka, jest to Tajemnice gry pozycyjnej Jakoba Agarda. Bardzo fajna pozycja, bardzo fajnie tam właśnie
Arcymistrz z Danii informuje, pokazuje, jak właśnie należy rozgrywać pewne pozycyjne właśnie partie. Jeszcze jest druga taka książeczka, którą tutaj nie mam przy sobie. Jest to Tajemnice taktyki szachowej, takie niebieskie wydanie też z taką sową. I tutaj właśnie te książki, które tutaj pokazałem, to są takie bardziej książki strategiczne. Także tutaj jest solidna wiedza poparta na partiach mistrzów. I to drugi blok książek, z których korzystam. Ułożyłem je od takich najprostszych do najtrudniejszych. Na początek dwie moje książki szachowe. Pierwszy krok do szachowego mistrzostwa, maty w jednym ruchu. Drugi krok do szachowego mistrzostwa, maty w dwóch ruchach. To są książki wszystko taktyczne. Czyli na zasadzie zadań, zrób, osiągnij, daj mata, zdobądź jakąś figurę. Także to są proste zadania. Korzystam też w swojej nauce i w nauce innych zawodników. Korzystałem właśnie z takiej książeczki Chess School 1A i Chess School 1B. Też bardzo fajne zadania podzielone na różnego rodzaju kategorie. Polecam też książkę Martina Surmana z Taktyka w grze środkowej. Też bardzo fajny zbiór zadań wyselekcjonowanych przez Martina, zresztą Polaka. I już troszeczkę trudniejsze pozycje. Kombinacje szachowe Błocha. Też bardzo dużo takich zadań robiłem. Kombinacje Kaliniczenki. I tutaj już nowsze wydanie Greatest 365 Puzzli. Trzaba Balog, też arcymistrz z Węgier, też wydał kilka takich serii właśnie z taką takich taktycznych książek. No i dla zawodników bardziej zaawansowanych, gdzie można poszukać wiedzy? Na pewno polecam pana Marka Matlaka, trenera reprezentacji Polski Kobiet, który już ma trzy, a chyba już niedługo czwarta książka się pojawi, albo już się pojawiła. Droga do mistrzostwa szachowego. Tutaj też taka w sumie anegdotka, bo jak ja pisałem swoją książkę szachową, pierwszy krok do szachowego mistrzostwa, to napisałem do pana Marka o to, żeby no napisał mi tam w kilku zdaniach, dlaczego taktyka jest bardzo ważna w szachach. I proszę sobie wyobrazić, ja nawet nie wiedziałem, że pan Marek ma taką książkę, Droga do mistrzostwa szachowego, i ja w pierwszej chwili, jak tworzyłem tytuł swojej książki, to tytuł miałem praktycznie taki sam. Tu chyba się tylko różniło jakimś przestawieniem Droga do mistrzostwa szachowego. Ja miałem Droga do szachowego mistrzostwa. Także później już troszeczkę zmieniłem, żeby te tytuły się w jakiś sposób nie myliły gdzieś tam w sklepach i księgarniach. Także bardzo, bardzo fajne książki. To jest dla zawodników zaawansowanych. I jakiś czas temu Polski Związek Szachowy też wydawał takie wybrane zagadnienia teorii i praktyki szachowej. Tutaj jest tych kilka części, chyba 7 czy 8. Także też jest wiele ciekawych tematów, w których czołowi polscy trenerzy wyjaśniają, co należy robić w jakichś tam określonych elementach. Tak? Są tematy debiutowe, tematy gry środkowej, tematy z gry końcowej. I tutaj, jeżeli chodzi właśnie o końcówki, to polecam też, bardzo fajna książka, Teoria i praktyka końcówek szachowych, Pan Czenki, część pierwsza, tych części jest dwie, gdzieś tam można na internecie takie książeczki poszukać. Także ja raczej byłem oparty na takiej solidnej szkole szachowej, po prostu siedziałem przy szachownicy, otwierałem taką książkę, studiowałem, patrzyłem, przeglądałem, wertowałem od jednej strony do drugiej. Teraz troszeczkę ten trening inaczej wygląda. Niektórzy zawodnicy po prostu używają tylko i wyłącznie komputera. Ja mimo wszystko polecam korzystanie z książek szachowych, no bo wiem, że to jest, jeżeli się przeczyta taką książkę samemu, jeżeli się taki temat zrozumie, to ten temat po prostu zostanie w twojej głowie na wiele, wiele lat. A jeżeli gdzieś tam temat zostanie spłycony do tego, że gdzieś tam spojrzy się na komputer, komputer wypluje, podpowie, co masz grać, no to tak naprawdę nie zrozumiesz, dlaczego tak należy zrobić w konkretnej sytuacji. Także książki szachowe to jedno. Myślę, że tutaj na temat wiedzy to też bardzo istotne jest, żeby mieć właśnie kogoś, kto
pokieruje tą szachową drogą, tak? Takiego trenera, który no ma jakiś tam bagaż doświadczeń, ma na koncie jakieś nawet może sukcesy, które udało mu się osiągnąć z innymi uczniami. No i taka osoba może właśnie pokierować, żebyś szedł w odpowiednim kierunku. O ile na początku drogi szachowej raczej liczy się, żeby mieć takiego instruktora, trenera, no, który po prostu zachęci, który pozwoli się tym bawić, tymi szachami. I ta umiejętność, ta wiedza tego trenera, czy kategoria szachowa, czy tytuł szachowy tego trenera ma mniejsze znaczenie niż takie umiejętności pedagogiczne, to później jednak w miarę nabywania tej wiedzy, no warto jednak korzystać z takich sprawdzonych trenerów, którzy no już mają na koncie swoje sukcesy, czy to nawet zawodnicze, tak, bo często jest tak właśnie, że arcymistrzowie nawet nie chcą podchodzić do nauki takich mniejszych dzieci, a z chęcią na przykład uczą takich zawodników zaawansowanych, którzy, no, już, z którymi można już pracować po prostu takim normalnym szachowym językiem, nie trzeba się gdzieś tam wygłupiać, nie trzeba się bawić. Także podsumowując ten punkt, wiedza to na pewno książki, na pewno osoba, która może ci wskazać pewną drogę. Myślę, że też jest dużo, dużo fajnych nagrań gdzieś w internecie, na YouTubie, w szczególności w języku angielskim, także ta wiedza jest powszechnie dostępna. Jeżeli lubisz grać w szachy, masz przekazaną już jakąś odpowiednią wiedzę, no to tylko i wyłącznie praktykować, tak? Znałem nawet takiego zawodnika, który kompletnie nie korzystał z żadnych opracowań, z żadnych książek, nawet nie miał trenera, tak? Ale miał niesamowite samozaparcie, bardzo lubił grać w szachy i tylko praktykował, tak? Także jakbym się go zapytał, na przykład, jaki to jest debiut szachowy, to on kompletnie nie miał pojęcia. Ale na przykład gdzieś tam grał na internecie i dochodził do naprawdę bardzo, bardzo wysokich wyników szachowych. Oczywiście później pewnych etapów nie mógł przeskoczyć, no bo brakowało mu tych takich podstaw, tak? Ale jak widać, tak jak w prowadzeniu auta, jeżeli znasz doskonale przepisy, znasz znaki drogowe, tak, wiesz, jak się zachować, ale tak naprawdę no, nie jeździsz autem, no to na pewno taka osoba, która praktykuje, która jeździ cały czas po mieście, gdzieś tam w trasie, no to będzie się oczywiście pewniej czuła niż taki teoretyk, tylko który wie, jak się po prostu zachować w danej sytuacji. Także należy praktykować i tutaj praktyka to na przykład partie w domu, tak? Jeżeli masz domowników, to możesz, nie wiem, zagrać z tatą, z mamą, ze znajomym, z dziadkiem. To tak na początek, tak? No później, jak będziesz lepszy, no to te rodzinne pojedynki już będą przechylać się na swoją stronę, będziesz wygrywał. No to musisz poszukać jakichś tam innych wyzwań, tak? Także możesz poszukać w swojej miejscowości jakiegoś klubu szachowego. Jeżeli takiego klubu szachowego nie ma, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś się zarejestrował w jakimś portalu internetowym, tak? Jak zadawałem pytanie na fanpage'u Szachmistrza, gdzie najczęściej gracie, to właśnie padały takie odpowiedzi, że grają na Lichess, też będę podawał te wszystkie linki w tym nagraniu. Dużo osób grało na Chess.comie, bardzo dużo osób grało kiedyś na kurnik.pl, teraz już ta platforma jest taka trochę przestarzała, no i też trochę osób grało na playchess.com. Także to są takie podstawowe strony, gdzie możesz takie partie po prostu rozgrywać z ludźmi z całego świata. One też są o tyle fajne, że na przykład można grać, one tak poziomują, tak? Czyli jeżeli na przykład masz tam ranking jakiś tam 1200, no to dostajesz zawodnika gdzieś tam o podobnym poziomie, albo nawet możesz sobie określić, jakie tam widełki, że chcę dostawać na przykład zawodnika nie większego niż 100 punktów, na przykład nie mniejszego niż 100 punktów. Także tutaj po prostu praktykuj, tak? Nabytą wiedzę praktykuj. Jeżeli nauczysz się na przykład nowego debiutu, no to pograj sobie ten debiut na internecie, sprawdź go, przetestuj, czy on ci po prostu odpowiada. Kolejny punkt. Oprócz tej praktyki, no ważna jest systematyczność. I tu kolejna anegdotka. Trenuję taką zawodniczkę i właśnie tak czasami się sprawdzam ją, tak? Bo
Często właśnie zawodnicy mówią tak, ja trenuję, tak, codziennie trenuję, po czym sprawdzam, co faktycznie dany zawodnik, to tam, nie wiem, trenował raz, owszem, ale w tygodniu, a nie na przykład codziennie. Także też kontrola zaufania jest tutaj, no trzeba jednak zawodników sprawdzać. No i jedna z tych zawodniczek właśnie mówiła, że ona lepiej gra w szachy, jej lepiej idzie, kiedy nie trenuje, tylko tak pójdzie sobie z marszu na turniej. No dobrze, może tak się raz uda, może drugi raz się uda, no ale jeżeli nie ćwiczysz tych, jak to się mówi, paluszków, nie grasz na pianinie, no to nie zagrasz świetnego utworu gdzieś tam na konkursie, to nie zagrasz świetnej partii, tak? Także no liczy się ta systematyczność, czyli jeżeli nie jesteś ciekawy nowych rzeczy, nie próbujesz się rozwijać, to stoisz w miejscu. A jak stoisz w miejscu, no to wiadomo, że się czasami tak można powiedzieć, że nawet, że się cofasz, tak? Także no trzeba cały czas pracować nad poszczególnymi elementami, żeby po prostu być lepszy. I piąty punkt, taki ogólny, nie możesz bać się i musisz podejmować wyzwania, tak? To też jest bardzo istotne, że no mam takich zawodników, którzy na przykład jak widzą kojarzenia, to już wpisują sobie 0-0 w tabeli, tak? To już ojej, to nie, no z tym to już tyle razy przegrałem, to na pewno będzie, teraz też przegram, tak? Jeżeli podchodzisz z takim nastawieniem, no to tak będzie, tak? Jeżeli uważasz, że przegrasz, no to po prostu przegrasz i tutaj nie ma dwóch zdań. A jeżeli na przykład nie boisz się, chcesz, próbujesz, nie boisz się na przykład grać z lepszymi od siebie, no to może teraz przegrasz, ale czegoś się nauczysz i następnym razem może uda ci się po prostu wygrać. Mówi się, że jeżeli idziesz na jakiś turniej szachowy, no to fajnie by było, żebyś miał szansę zdobyć jakieś tam 30 do 50% punktów. Tak, czyli to też nie warto brać na przykład za mocnej grupy i nie warto brać za słabej, no bo po co grać, nie wiem, z zawodnikami, którzy mało potrafią i tak się niczego nie nauczysz, bo tam, nie wiem, będą padać same szewczyki. Bywały też takie turnieje zawodnicy w Polsce, którzy był taki rodzic, który na przykład uważał, że jego córka jest super zdolna i przypisywał ją do grupy chłopaków, tak? A tam chłopcy po prostu ją tukli. No i co się okazało, że ta zawodniczka no już teraz na przykład nie gra w szachy, a równie dobrze no mogłaby troszeczkę mniejszy pułap tego obciążenia sobie wziąć, no żeby no czuć się komfortowo, tak? Czyli nie gramy za słabych turniejów i nie gramy też za mocnych. Czasami oczywiście można podjąć takie ryzyko, tak? Że na przykład zagram w tym turnieju w takim bardzo mocnym, ale na przykład kolejne turnieje już będę miał takie na swoim poziomie. To też musisz po prostu wyczuć. Także to są takich pięć ogólnych uwag, które chciałbym ci przekazać, czyli lubisz grać w szachy, to możesz przejść do kolejnego punktu. Zdobywaj wiedzę. Wiedzę można zdobywać z książek, z internetu, od trenera, tak? Później tą wiedzę praktykuj, to jest trzeci punkt. Później rób to systematycznie, tak? Staraj się to trenować codziennie albo kilka razy w tygodniu, tak? Jeżeli trenujesz raz w miesiącu, no to nie oczekuj efektów, nie licz, że będziesz zdobywał puchary. Nie bój się podejmowania ryzyka i po prostu walcz, tak? To jest najważniejsze. Jak wygrywać w szachy? No, są takie szachowe zasady, których po prostu należy się kierować i które są takim standardem w każdej partii. I pokażę właśnie 10 takich zasad na zasadzie, tak na przykładzie takiej jednej partii, w której białe sobie radzą z tymi zasadami, znają te zasady i się nimi kierują, a czarne raczej są takimi freestylami i próbują improwizować. Pierwsza zasada: dobrze rozegraj debiut, walcz o centrum. A więc tak, no centrum to wiemy, że to jest środek planszy. Wiemy, że powinniśmy od pierwszego ruchu zajmować ten środek swoimi pionkami. Białe to zrobiły, a czarne niekoniecznie, tak? Są tacy zawodnicy, którzy fianczetują gońca. Jeżeli fianczetujesz gońca, to może też tak być w pierwszym ruchu, ale później stara się mimo wszystko o to centrum walczyć, no bo jak nie powalczysz, to może po prostu być za późno. No skoro czarne nie walczą o centrum, no to białe dostają całe centrum i pierwszy punkt mamy odhaczony. Białe zdobyły centrum, widzimy to wyraźnie,
a czarne raczej ich to centrum nie interesuje. Drugi punkt. Rozwijaj lekkie figury, tak? Lekkie figury to skoczki i gońca trzypunktowe. I oczywiście te figury powinniśmy rozwijać do środka. Gońce. Goniec wyprowadzony u czarnych. Tutaj był atak na tego pionka, dlatego białe poszły goniec D3 i obroniły tego pionka. Obie strony wyprowadziły lekkie figury, czyli grają zgodnie z tą zasadą. No ale tu widzimy już jakiś freestyle, tak? Nie wiem czemu, ale bardzo często właśnie widzę wśród partii zawodników początkujących, mniej doświadczonych, że na początku próbują jakoś wychodzić tymi bocznymi pionkami i przy okazji próbują na przykład wyprowadzić wieżę. Zadam pytanie, jeżeli wyprowadzisz wieżę, to z kim zrobisz roszadę? Ano z nikim. Dlatego na początku powinniśmy wyprowadzać lekkie figury, skoczki, gońce, skoczki. Tutaj gońca już mamy wyprowadzonego, a to zostawiamy sobie po prostu na później. Partia potoczyła się tak. Białe prowadzą lekką figurę, a czarne wyprowadzają ciężką figurę i niezbyt zważają na to, co robi przeciwnik. W punkcie 7 mojego opracowania jest taki punkt: przewiduj ruchy przeciwnika. Czyli po prostu czarne zagrały, nie patrząc w ogóle, co zrobią białe. A że podchodzą pod bicie, tutaj widzimy to bicie po skosie, no to od razu białe z tego korzystają. Czyli tutaj jest podwójna korzyść. Białe wyprowadzają lekką figurę oraz przy okazji zdobywają przewagę materialną. Powinniśmy też dbać o strukturę pionową. To jest punkt 6 mojego zestawienia. Czy czarne dbają o tą strukturę? No widzimy, że nie. Tak? Tutaj staramy się nie mieć zdwojonych pionków, staramy się mieć jedną wielką grupę pionową, tak jak w tym przypadku, albo na przykład dwie mniejsze. Tutaj też widzimy, że te 10 zasad nie jest tak po kolei, tak, że odhaczamy pierwsza zasada, druga, trzecia. Czasami będziemy musieli zastosować zasady numer 1, 2, 3, a czasami gdzieś musimy przeskoczyć do późniejszej zasady 6 czy 7. Zasada numer 3. Zabezpiecz króla. Zabezpieczenie króla, czyli zrobienie roszady w bezpieczną stronę. Białe zrobiły roszadę w krótką stronę, równie dobrze mogłyby zrobić roszadę w długą. Małym minusikiem mogłoby być to, że król jest na półotwartej linii G i mogłaby tutaj na przykład wstanąć wieża i atakować tego króla. Ale białe się zastanowiły, popatrzały, no tak, wieży przecież tutaj nie ma, a ta wieża ma hen czasu, żeby w ogóle dostać się na to pole i żeby zrobić tu jakikolwiek problem. Także myślę, że ta roszada jest zdecydowanie bezpieczna. Czarne obudziły się i wracają do zasady numer 1. Walcz o centrum. Tylko tak. Centrum nasze i my tego centrum nie oddamy. Jeżeli my byśmy zbili tutaj na C5, no to byśmy stracili białymi tego środkowego piona, a szkoda. Warto by było na przykład zrobić w tej sytuacji takiego uzupełniacza, czyli posunięcie C3. To też jest fajny ruch. Ale w partii poszło coś innego. Poszło posunięcie D5. D5 też, jakby to powiedzieć, mamy troszeczkę wyższe centrum oraz wpływamy na punkt numer 5, czyli posiadaj aktywne figury. No i ten punkt też mówi w drugą stronę, czyli rób przeciwnikowi figury pasywne. Czyli jeżeli ten goniec w tej sytuacji widział troszeczkę słabszego pionka, a my go ograniczymy, pójdziemy tutaj, to on będzie jeszcze słabszą figurą. Czyli grając tak, chcesz, żeby twoje figury, twoje gońce, twoje skoczki, twoje wieże były miały jak najlepsze pola, a przeciwnika figury, żeby były jak najgorsze. Stąd właśnie posunięcie D5. Czarne grają posunięcie D6, te pionki się spotykają. No jest to dosyć poprawny ruch. Białe prowadzą lekkie figury. I tutaj widzimy, że białe już sobie odhaczyły punkt numer 2, czyli rozwijaj figury lekkie. Wszystkie lekkie figury wyszły. Te figury lekkie na razie są takimi figurami średnimi, tak? One mogą stać zdecydowanie lepiej, gdzieś stojąc po prostu wyżej. A co u czarnych? Ile lekkich figur wyprowadzonych? Jedna. Tutaj widzimy śpiącego skoczka B8, widzimy śpiącego gońca F8 i widzimy śpiącego skoczka G8. No, na początku partii też nie powinniśmy chodzić zbytnio pionkami, tylko powinniśmy chodzić właśnie figurami lekkimi, dlatego posunięcie A6 na pewno nie poprawia tej sytuacji, ale gdyby po posunięciu A6 nastąpiło B5, no to te pionki już by były całkiem przyjemne dla czarnych. Dlatego też ważna jest taka profilaktyka, tak, czyli przewidywanie ruchów przeciwnika. Tu widzimy, że po B5 będzie dobrze, my ten ruch zabieramy, grając po prostu A4.
Jednocześnie trochę się poprawia wieża, ale pamiętaj, że raczej wieże powinny przez środek wchodzić do gry. No bo jak wejdzie tak jak wieża H6, no to widzieliśmy jej żywot, który skończył się bardzo szybko. W tej partii zobaczymy, że jednak wieże będą atakować po tej stronie, ale zobaczysz, dlaczego tak się stało za chwilę. Czarne znowu nie dbają za bardzo o kolejność wyprowadzeń, o to, kto pierwszy wychodzi. Hetman jest figurką ciężką, wieża jest figurką ciężką. Można by było tu się zastanowić nad jakimś ruchem lekkiej figury. Wieża idzie na E1 i tutaj już konkretne działanie. Czyli jeżeli wieża stoi na F1, to jakie ma szanse pionek F2, żeby się przesunąć do przodu? No żadne, tak? Gdyby ten pionek miał szansę pójść na F4, to widzimy, że ta wieża jest znacznie lepsza. Jeżeli ta wieża tu nic nie może zadziałać, to przestaw ją na inną linię, gdzie można pionka przesunąć do przodu, tak? I na przykład taką linią na pewno nie jest to, bo ta wieża tutaj raczej pionka C maksymalnie można dopchnąć do C4, ale tu widzimy, że fajnym ruchem byłoby posunięcie E5. Brakuje nam trochę sił, dlatego białe już teraz po wyprowadzeniu wszystkich lekkich figur dbają o wyprowadzenie figur ciężkich, czyli wieża na E1. Czarne znowu za dużo chodzą tymi pionkami. Owszem, zabierają posunięcie E5, ale jednocześnie zabierają same sobie aktywność figur. No bo ja co ten skoczek na G8 może tutaj zrobić? No nic. Poza tym widzimy, że tutaj na przekątnej po prostu robi się ogromna słabość. No i będziemy chcieli to wykorzystać. Dostrzegamy ten motyw i gramy posunięcie skoczek H4. Skoczek H4 ma dwie funkcje. Po pierwsze, odsłania hetmana i hetman może walnąć tutaj na H5 bez żadnego problemu. A po drugie, skoczek z pola średniego będzie dążył na pole F5, czyli na pole placówkowe, na pole wyższe. Mówi się, że im wyższa figura, tym więcej może zrobić. Tak, tu widzimy, że tylko trochę skoczek sięga pól przeciwnika. Jak on stanie tutaj, to on już atakuje konkretne pola. Może gdzieś tam konkretnie wejść albo coś konkretnego zbić. I tutaj ten ruch jest na tyle mocny, że czarne nie są w stanie bronić pionka H5, a jak nie są w stanie bronić pionka H5, no to król też będzie miał kłopot. Spóźnione, skoczek na D7 i my to wykorzystujemy, hetman na H5 szach, król musi odejść i tym samym osiągamy kolejną bardzo ważną rzecz. Popatrzmy sobie na punkt trzeci, zabezpiecz króla. Nasz król tutaj sobie wygrzewa nogi, tak, pije coś tam w szklance, bezalkoholowego oczywiście. A ten król tutaj już jest goniony, tak? Jest już po prostu atakowany i będzie musiał, no, być może robić jakąś sztuczną roszadę, albo w ogóle nie zazna spokoju, tak? Hetman wchodzi na F7, tak? Czyli kolejna taka bardzo istotna rzecz. Staraj się być jak najbliżej króla przeciwnika, staraj się stwarzać groźbę, staraj się dezorganizować poczynania przeciwnika. Tu zresztą widzimy, że po hetman F7 po prostu dostaniemy darmowego skoczka. Król szuka bezpiecznego miejsca. Jeżeli nie można w danej chwili zamatować, to warto zbierać punkty, tak? No bo jeżeli pościągamy przeciwnikowi obrońców, to po prostu do tego króla się o wiele łatwiej dostaniemy. I tak właśnie ściągamy pierwszego skoczka. Król tutaj wydaje mu się, że on się znajdzie bezpieczne pole na polu A7, a tak wcale być nie musi. To, co tutaj widzimy, skoczek F5, to jest poprawienie skoczka. Czarne zagrały posunięcie H5 i konkretnie punkt numer 8, atakuj na króla wszystkimi figurami, tak? Czyli hetman troszeczkę daleko od króla, ale tutaj widzimy, że jest szansa pootwierania tych linii, na przykład posunięciem B4, albo jakiś może B4, B5, albo jakieś może A5, w dobrej kolejności oczywiście. I wtedy ten atak na króla będzie po prostu możliwy. Czarne grają sobie król na A7, no i my tą pozycję oczywiście chcemy otworzyć, żeby ta wieża patrzyła na króla. Następuje, wydaje się czarnym, że bardzo dobry atak z odsłony. Wieża A8 chciałaby zbić hetmana i zagrała posunięcie goniec na H6. I tutaj podsumujmy, zanim dojdziemy do końca tej partii, podsumujmy sobie poszczególne punkty. Walcz o centrum. Pierwszy punkt. Białe jak najbardziej to zrealizowały. Czarne oczywiście nie zrobiły tego. Te pionki po prostu tutaj nic kompletnie
Nie osiągnęły. Czy rozwinęły obie strony lekkie figury? Tak. Czarne rozwinęły wszystkie lekkie figury. Przy czym goniec kompletnie nic nie robi. Skoczek ma szansę poprawek. Goniec ma dobrą przekątnę, ale raczej tam nic ciekawego nie będzie. Czy białe rozwinęły wszystkie lekkie figury? Też. Skoczek na B5 jest dosyć blisko króla. Goniec też uderza w stronę króla, także te dwie figury są dobre. Ten skoczek też bardzo ładnie stoi, aczkolwiek nie bierze udziału w ataku na króla. Trzeci punkt, zabezpiecz króla. Król na G1 jak najbardziej jest figurą zabezpieczoną, nic mu kompletnie nie grozi. Król na A7 też wydaje się, że jest figurą zabezpieczoną, ale za chwilę dojdziemy do pewnego punktu, który powie, że jednak tak nie jest. Nie wykonuj ruchów dwa razy tą samą figurą bez potrzeby. No w zasadzie tutaj obie strony nie zrobiły jakiegoś takiego błędu. Raczej wyprowadzały figury poprawnie raz w debiucie. A jak szły drugi raz czy trzeci raz, to po prostu stawiały figurę lepiej. Widzimy na przykład to na zasadzie skoczka G1. Tu był słabą figurą, tu był średnią figurą i stając na polu F5 już był bardzo dobrą figurą, tak? To samo z hetmanem, tak? Hetman bijąc na H5 zarobił pionka, później poszedł drugi raz i za trzecim razem zarobił skoczka. Czyli też osiągnął jakąś tam bardzo konkretną korzyść. Posiadaj aktywne figury. Widzimy, że te dwie wieże dużo robią, tak? Te dwie wieże są aktywne, będą jeszcze aktywne, jak tych pionków nie będzie. O skoczku i o gońcu już mówiłem, że są dosyć blisko. I hetman też spełnia tutaj jakieś zadanie po linii prostej. Popatrzmy na figurę czarnych. Na figurę czarnych no raczej zduszone, jak te takie śledzie albo ogórki w słoiku, po prostu mają strasznie ciasno. No i w zasadzie żadna figura nie robi jakiegoś konkretnego ataku. Po prostu te figury wyszły, ale nic konkretnego nie robią i też nie są skoordynowane, nie współdziałają ze sobą. Struktura pionowa, dwie grupy pionowe u czarnych, tu widzimy pierwszą grupę pionową i tu jest druga grupa pionowa, u białych tu jest jedna wielka grupa pionowa, razem tutaj nie ma żadnej przerwy. No i przewiduj ruchy przeciwnika, to też białe lepiej przewidywały, więcej liczyły do przodu, a czarne tak raczej grały na jeden ruch. I punkt dziewiąty, szukaj motywów taktycznych. Czyli tutaj odeślę Cię do mojego filmiku 15 najbardziej takich znanych, najbardziej takich ważnych motywów taktycznych, które nagrałem wcześniej. Zobacz sobie, tam mamy takie motywy jak podwójne uderzenie, związanie, widełki. No i te wszystkie motywy po prostu musisz znać. A jak znasz takie motywy, to dorzucisz do tego punkt numer 7, przewiduj ruchy przeciwnika, czyli tak zwanie licz wariantę. I to jest to taka wybuchowa mieszanka. Czyli jeżeli postawisz dobrze figury, będziesz dobrze liczył warianty, będziesz znał motywę, to na pewno znajdziesz taki ruch. Skoczek B5. Także tutaj widzimy widełki, no ale możesz zapytać, no jak to? No skoczek robi widełki, ale daje się zbić. No tak, ale po zbiciu następuje otwarcie linii tutaj i ta partia szybko się kończy. A bije B. Goniec musiał iść na A6, nie było innego wyjścia. I tu kończymy w dwóch ruchach. Wieża bije, król bije i hetman bije. Ta partia skończyła się w fazie gry środkowej. Także tutaj punkt 10, ostatni, musisz pamiętać, że te wszystkie elementy, które podałem wcześniej, te 9 elementów jest ważnych, ale cała esencja szachów uważam, że jest w grze środkowej i w końcówkach. I nad tymi dwoma elementami trzeba jak najwięcej pracować, poznawać różnego rodzaju tematy, które właśnie pomagają w zrozumieniu gry szachowej. No bo przez debiut to raczej każdy sobie poradzi i raczej każdy i w jakiś sposób tam przejdzie. No tutaj widzieliśmy właśnie przykład, który pokazał 10 takich punktów, które pozwoliły białym łatwo skończyć tą partię, ponieważ no, przeciwnik raczej nie znał tych wszystkich zagrań, nie znał tych wszystkich zasad. Tak naprawdę bardzo, no w szachach po prostu w wielu przypadkach kierujemy się tak zwanymi zasadami. Także jak wygrywać w szachy?
Mam nadzieję, że ten filmik w jakiś sposób rozjaśnił ci, co musisz robić, także zwycięstwa same nie przejdą, musisz korzystać z książek, musisz praktykować, musisz usuwać błędy, no bo przecież nie ma partii bezbłędnych, zawsze jedna czy druga strona po prostu popełnia jakieś tam drobnostki, które trzeba w kolejnych partiach po prostu naprawiać, tak? Oczywiście, tak jak mówił jedna z mądrych osób, głupotą byłoby robić dwa razy tą samą rzecz i oczekiwać innych rezultatów, tak? To chyba Einstein był. Także jeżeli popełniasz błąd, na przykład w debiucie, i drugi raz próbujesz zagrać taką samą partię i próbujesz wygrać, no to nie zdziw się, że drugi raz po prostu przegrasz. Także ucz się na błędach i staraj się stosować te zasady, o których ci mówiłem. Także dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Jesteśmy po szkoleniu, 12 godzin z intensywnego treningu. Dzieciaki wracają, dzieciaki i młodzież wracają do domu. Kolejne turnieje, kolejne treningi i co dalej? Jak powinni się przygotować dobrze do kolejnych zawodów? Jak dobrze po prostu grać w szachy w kolejnych zawodach? Ja się po części odniosę do wczorajszej mojej wypowiedzi, już mówiłem na ten temat, mianowicie niezależnie od poziomu siły gry, codziennie musi być wykonywany trening składający się z przynajmniej dwóch elementów. To jest treningu taktycznego, co najmniej 30 zadań dziennie, żeby zachować taką ostrość liczenia wariantów, żeby widzieć różne rzeczy. Natomiast drugi element jest to analiza partii. Analiza partii to jest najlepsze źródło informacji o samym siebie, o popełnionych przez siebie błędach i siłą rzeczy najlepszy sposób także, żeby czynić postępy w szachach. Oczywiście to nie jest złota recepta na taki uniwersalny trening szachowy, ponieważ pozostałe elementy takiego bardzo dobrego systemu treningowego zależne są od poziomu zawodnika. Czyli jeżeli ktoś jest arcymistrzem, no to na pewno bardzo dużo będzie poświęcał na debiuty. Końcówki będzie poświęcał, czas na końcówki to będzie przede wszystkim czas na przypomnienie sobie różnych teoretycznych pozycji, ale także gry praktycznej w końcówce, czyli pewnych generalnych idei, strategicznych sposobów gry. Natomiast gra środkowa również będzie nie do przecenienia, jeżeli idzie o czas na nią poświęcony, bo gra środkowa to jest po prostu praktyczna gra. W każdej partii poważnej, nie kończącej się arcymistrzowskim remisem, zawsze jest gra środkowa. A zawodnik skończył takie szkolenie, wraca do domu, no i nic dalej nie robi ze swoim, jakby to powiedzieć, szachową edukacją. Jak to będzie wyglądało później u niego? To znaczy, o ile nie jest absolutnie genialny, to szkolenie nie dość, że niewiele mu da, to pójdzie w zapomnienie prędzej czy później, najprawdopodobniej. Czyli jednym słowem, żeby efekt szkolenia był, trzeba poprzeć to indywidualną pracą. Dobrze, bardzo dziękujemy i wielkie brawa dla pana Wojtka.